Cześć kochani, witam Was dzisiaj w takiej trochę nietypowej scenerii, ale uznałam, że to będzie idealna sceneria do tego, żeby zaprezentować Wam moje wszystkie udziergi wykonane albo ze wzoru, albo z tutorialu Dagny Zielińskiej. Czy ktoś mnie pobije? Tego jestem bardzo, bardzo ciekawa. Powiem Wam, że nie liczyłam, ale dzisiaj zrobię to razem z Wami i zobaczymy, ile tego się uzbierało. Zobaczcie, na sobie, może nie będzie dokładnie widać, mam sweterek. Oczywiście jest on wykonany ze wzoru Dagny Zielińskiej. Był on wykonany na wzór Easy Swetra, tylko że reglany były zrobione z dziureczkami. I to jest któraś z kolei oczywiście rzecz, którą wydziergałam. Jest to rękawek, Boże, rękawek. Jest to sweterek, no taki prosty, jak to Dagny Easy Sweater. Ze ściągaczami. Tutaj troszeczkę wyżej sobie zrobiłam, bo chciałam mieć taki półgolfik. I jest to jedna z rzeczy, ale nie pierwsza. Będę sięgała tutaj do mojego czarodziejskiego miejsca. To jest pierwszy sweter, który wydziergałam. Zrobiony z alpaki i safrana. Pierwszy easy sweter. Wydziergany ze wzoru Dagny Zielińskiej. Już Wam się wiele razy w nim pokazywałam. Teraz tylko chcę Wam pokazać, co ja zrobiłam i czy mnie ktoś pobije. Tego jestem naprawdę bardzo ciekawa. Więc to jest jeden z pierwszych sweterków. Ja go później zmodyfikowałam, bo on miał rękawy takie nietoperze i ja to zmieniłam, ponieważ po prostu w nim nie chodziłam i modyfikacje, jakie zrobiłam w tym sweterku, to takie, że sprułam go w ogóle całego do zera. Zrobiłam podwójny kołnierz, widać, jest podwójny kołnierz. Teraz jest, wygląda świetnie ten sweter i nosi się świetnie. I zrobiłam rękawy bardziej dopasowane do pachy, tak żebym mogła wkładać go po prostu do kurtki jesiennej lub zimowej i żebym nie musiała wciskać tych rękawów gdzieś tam zawsze do środka, tylko po prostu, żeby mi się układał ten sweter idealnie. I tak też się układa, bo wzór jest świetny, polecam. Więc to jest jeden z pierwszych sweterków, które wydziergałam. Uwielbiam go. Kolejną rzeczą, którą wydziergałam, jest kolejny easy sweter. Jest to sweterek, który jest zrobiony z włóczki niewiadomego pochodzenia. Do tej pory nie wiem. Dostałam tą włóczkę kiedyś w takim wielkim worze od mojej siostry i zrobiłam to taki melanżowy kolor. I też jest to oczywiście zrobione na wzór easy swetra. Tylko tu już są nietoperzowe rękawy. I powiem Wam, że w tym swetrze ja bardzo często chodzę w domu. On jest bardzo ciepły. Podejrzewam, że jest to jakaś włóczka pochodzenia sztucznego, ale sweterek naprawdę jest ciepły. I ja teraz, jak się zaczęło robić chłodniej, to po prostu zaczęłam w nim chodzić. Bardzo lubię w nim chodzić po domu, bo jest naprawdę raz, że wygodny, a dwa, no po prostu jest mi w nim ciepło. Kolejna rzecz. I teraz kolejną rzeczą jest kolejny easy sweter. Wykonany z takiej kolorowej włóczki. Ja Wam nie będę tutaj mówiła, jakie to są włóczki, bo to nie odcinek o tym, tylko chcę Wam pokazać po prostu liczbę udziergów, jaką zrobiłam razem z Dagną. Po prostu ona mnie prowadzi za rękę. To jest moja idolka, jeśli chodzi o dzierganie. I to jest kolejny sweterek wydziergany razem z Dagną. Easy sweter. I w tym swetrze też bardzo często chodzę. Tutaj już jest wełenka, też z jakąś domieszką, ale bardzo ciepły jest ten sweterek. I nawet powiem Wam, że zobaczcie. Widzicie, jak się zmechacił? Widzicie? Jest taki trochę zmechacony. Ma tutaj gdzieniegdzie takie, zwłaszcza na rękawie. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. O, tu będzie widać, zobaczcie. Widzicie? Takie ma.
katerek już jest oczywiście do golenia. Więc to jest kolejna rzecz. No i następny sweterek, o którym Wam kiedyś opowiadałam, że poszłam w tym swetrze w góry, zgrzałam się i po prostu sama nie mogłam ze sobą wytrzymać. I to jest ten sweter. A on jest wykonany z kompilacji różnych buczek i naprawdę jest taki fajny, bo jest taki inny niż tamten z alpaki, chociaż tu też jest alpaka. Tu jest alpaka i też jest drops, ale nie wiem czemu. On zupełnie inaczej się układa, jest taki bardziej, no nie wiem, ten był taki bardziej sztywny, taki twardy, mięsisty, taki naprawdę gruby sweter. A ten jest taki bardziej jakby, nie wiem, mam wrażenie, że jest taki bardziej delikatny. Zobaczcie nawet jak on się układa. Dokładnie te same włóczki. Alpaka i safran. Nie ma tutaj nic innego. Tylko są po prostu kolory. Widzicie, z tamtego swetra został mi granatowy, więc sobie go wykorzystałam tutaj w tym swetrze. I w ten sposób włóczka, jeśli chodzi o safran, poszła mi do zera. Ona mi w sumie nie poszła do zera, bo ja potem i tak ją dokupowałam i robiłam jeszcze z niej bluzki na lato. Ale na tą chwilę poszła mi do zera. Tutaj jest troszeczkę większy ten dekolt i powiem Wam, że nie wiem, czy ja nie kupię jakiejś takiej tasiemki albo gumki i po prostu nie zepnę tego dekoltu, bo mnie trochę denerwuje jednak, że ten dekolt jest taki, o widzicie, że spada nawet z wieszaka. Chociaż ja wszystkie swetry zwykle trzymam w szafie, złożone w kostkę. Teraz tylko je dałam na wieszaki, żeby Wam pokazać, no, że je mam. I tutaj też nie są rękawy nietoperzowe, tylko są takie zwykłe, normalne rękawy. No i to jest ten kolejny sweterek. Kolejna rzecz. Mam tych swetrów trochę. W sumie chyba nikomu nie oddałam. A nie, jeszcze jeden zrobiłam czarny, ale to dla córki. Z włóczki, nie pamiętam jak ona się nazywała. To jest taka, oczywiście od Dropsa, bawełniana włóczka. Nie pamiętam. Zobaczcie, tutaj będzie napisane. Kolejny sweterek, bo na razie polecimy sobie sweterkami. Jest to mój ukochany sweterek. Ten taki brązowy, brązowo-beżowy taki. Jest tutaj kit silk i jest tutaj alpaka. Czyli to jest 100% sweterek wykonany z włókien naturalnych. I jest on mój ulubiony i powiem Wam, że ten kit silk i alpaka, one trochę podgryzają, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Rękawy są tutaj takie troszeczkę szersze. Nie są tutaj te rękawy takie, wiecie, ściągasz złączone. I tak samo dół też jest taki szerszy. Nie jest to dół, który jest ściągnięty, spięty na dole. To jest kolejny sweterek. Kolejny. Wszystkie te sweterki znacie, bo ja Wam już je pokazywałam. Kolejny, zobaczcie, to jest ten. I to jest sweter robiony podwójną nitką. I tutaj w tym swetrze jest 100% alpaki. 100%. Nie ma tutaj żadnego innego włókna. Jest tutaj kilka kolorów, na przykład ten fioletowy. To robiłam czapkę dla kogoś mi bliskiego. Z tego czerwonego również i z żółtego też. Zostało mi trochę z motków. Tutaj jest taki stalowy. W ogóle kolorem wiodącym tutaj był cały czas ten bordo. I on się przewija przez wszystkie kolory aż do samego dołu. A że robiłam z tych włóczek różne rzeczy, pozostawały mi różne kolory, to po prostu wydziergałam taki, wiecie, kolorowy sweter z takim półgolfikiem jakby, bo to jest taki półgolfik i on, zobaczcie, ma tutaj, żeby nie było, że to nie Dagny, to jest oczywiście seria z Four Seasons, nie? Z tymi oczkami tutaj. Ale ja to zrobiłam po prostu sobie taką leciutką modyfikację i mam swoje Four Seasons, swój sweterek taki kolorowy, który bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo lubię go nosić. A wiecie, jaki jest ciężki? Tutaj mi poszło z tego, co chyba pamiętam,
11 albo 12 motków alpaki. A wiecie, alpaka ma gramaturę w 50 gramach. Zdaje się, że ma 167 metrów. Tak mi się wydaje. Sweterek jest dosyć dopasowany. On nie jest jakiś super luźny. On jest taki dopasowany i dlatego może te 11 motków mi zeszło. I naprawdę sweterek układa się fajnie. Bardzo go lubię. Bardzo lubię te kolory. Uwielbiam. Więc to jest kolejna rzecz z serii Four Seasons. Tyle, że golf. Dalej mamy stalowy sweterek. Stalowy. Tutaj nawet taką widzicie, zrobiłam, wszyłam taką, o, że to rękodzieło jest, nie? Dobra. I tutaj mamy stalowy sweterek, golf, to jest też golf i też go bardzo lubię. I tutaj mamy również 100% alpaki, kid silk. Oczywiście wszystkie włóczki są od Dropsa, w 90% wszystkie rzeczy, które posiadam, zrobione przez siebie na drutach, są wykonane z włóczek od Dropsa. Ponieważ jest to firma, która produkuje włóczki w przedziale cenowym idealnie dla mnie. To jest mój przedział cenowy i jakościowy, bo uważam, że Drops ma jakościowo bardzo dobre włóczki. I czasami po prostu nie warto przepłacać. A że mnie nie gryzie nic, więc dla mnie noszenie na przykład samego swetra z kit silka i alpaki, która w ogóle z zasady gryzie, jest no problemo. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Układa się też rewelacyjnie. I żeby nie było, że nie oddagnę, no to jest też seria Four Seasons. Widzicie, jakie ma piękne dziureczki? Dokładnie. Kolejny sweterek. Golfik, który uwielbiam. Och, do tej pory się jeszcze te włókna gdzieś tam pojawiają. Kolejny. Pamiętacie, ostatnio robiłam czapulę i to też jest z tutorialu Dagny Zielińskiej. Czapka robiona brioszką. I do tej czapki oczywiście szalik, na który widzieliście cały mój filmik. Wiecie co, leżało mi to teraz na kolanach i było mi tak ciepło. Także to jest fajny taki komplecik. Czapka i szalik robione brioszką. Też polecam, bo jest naprawdę mega ta włóczka. I jakby ktoś chciał wiedzieć, jaka to jest włóczka, to wróćcie tam do filmów moich. Tam jest o tym szaliku i o tej czapce osobny filmik, szalik robiony tam chyba w 12 minut, czy w 15 minut, czy coś takiego, tak fajnie to zrobione jest. Więc to jest kolejna rzecz i kolejna rzecz. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle liczy. Na koniec policzę i Wam powiem. W tytule Wam powiem. Słuchajcie, jedną z rzeczy, którą zrobiłam na wzór Dagny, to jest taka bluzka, ale ona idzie cała do sprucia. Dosłownie. Ja jej nigdy nie pokazywałam. Ona mnie denerwuje, bo ma bardzo szeroki ten dekolt. No po prostu wyszło, ja nie wiem czemu. Chyba musiałam się pomylić i za dużo oczek nabrałam. Oczywiście to jest też seria Four Seasons, jakby nie było widać. I tutaj tylko sobie zrobiłam modyfikację, bo dodałam trochę więcej tych dziureczek. Widzicie? Jest ich trochę więcej. Tych ażurków, nie? Jeśli chodzi o tą bluzeczkę, to ona, mówię, idzie do sprucia, bo mnie bardzo mega denerwuje. Ja w niej nie mogę chodzić. No coś w niej jest nie tak, no. Tutaj coś w ogóle. Coś w niej jest nie tak. Ona po prostu mi się nie podoba i idzie do sprucia cała. Będzie asta. Już mi spadają te rzeczy. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam na wzór Dagny, jest oczywiście ta bluzeczka. I to jest jedna z moich bardziej ulubionych. Ona jest taka fajna, dopasowana, letnia bluzeczka. Też oczywiście seria Four Seasons.
widać. I w tej bluzeczce bardzo często chodzę. Ona jest zrobiona właśnie z. Ona jest zrobiona, a tak w ogóle, to ona jest na lewej stronie. Ale na lewej wygląda równie fajnie. Teraz będzie na prawej. I ona jest też zrobiona z dropsa. Z dropsa oczywiście, ale z dropsa safrana. Większość takich letnich udziergów mam zrobionych z safrana, dlatego że ta włóczka, no zobacz jak ona się układa. Idealnie. W ogóle pierze się super tą włóczkę. Oczywiście w pralce nie prałam, w ogóle ani jednej rzeczy w pralce nie prałam, wszystko piorę ręcznie, ale no układa się rewelacyjnie i w lecie naprawdę chodzi się w niej bardzo, jest w niej bardzo wygodnie. I nie ma takiego uczucia, że coś, nie wiem, jest gorąco, czy nie wiem, czy czuję się zgrzał. Nie, nigdy czegoś takiego nie miałam. Nosi się tą włóczkę, safran, idealnie. Myślę, że chyba zrobię jeszcze sobie ze dwie takie bluzeczki. Spróję tam tą miodową, tą musztardową i zrobię po prostu kolejną, bo naprawdę nie podoba mi się to, co mam tam. A więc to była kolejna rzecz. Dalej pokażę Wam. Chyba pamiętacie. Dagna robiła też taką bluzkę. Nie będę mówiła nazw, bo nie pamiętam już teraz, jak one się nazywają. To jest taka ażurowa bluzka. I Dagna ją robiła oczywiście u siebie na stronie. I to jest bluzeczka, którą zabrałam do Szwecji. I świetnie mi się w niej chodziło. W ogóle ona jest, wiecie co? Idealna na upały przez ten właśnie ażur. Zobaczcie, ile tu jest fajnych dziureczek. I przez te dziureczki właśnie powietrze tak fajnie się, wiecie, wentyluje ciało, nie? I naprawdę, jeśli chodzi o lato, to ta bluzeczka, ten fason w ogóle, ten model jest idealny, bo po prostu fajnie chodzi. Polecam. Co tu dużo mówić? Kolejna rzecz. Następną rzeczą jest taka biała, taki biały topik. Też wykonany, o poczekajcie, bo też jest na lewej stronie. Też jest wykonany ze wzoru Dagny Zielińskiej. Chyba jakiś taki prosty top na ramionczkach, czy jakoś tak to się nazywa. Ale ważne, że z jej wzoru, że razem z nią to zrobiłam. I lubię tą bluzeczkę. Jedyne, co muszę w niej zrobić, to skrócić trochę ramiona, bo mi się wyciągnęły i wiecie, ten dekolt jest taki dosyć głęboki, nie? Ja nie lubię takich głębokich dekoltów i dlatego tą bluzkę po prostu zmodyfikuję w ten sposób, że skrócę troszeczkę ramionka i będzie się nosiła super. Bardzo ją lubię też. I też w lecie bardzo fajnie mi się w niej chodziło i jest bardzo zwiewna. Jest oczywiście zrobiona z safrana. Co tu dużo mówić. Kolejna bluzeczka. Żeby nie było. Ja mam dużo tych bluzeczek. Ale to już prawie koniec. I ona jest zrobiona, zdaje się, z Baby Merino. Tak, to jest z Baby Merino. I ta bluzeczka jest taka troszkę grubsza, w sensie cieplejsza. Więc jeżeli na przykład, zobaczcie, widzicie, jaką ona ma tutaj, jest taka dosyć gęsta. Wszystkie są robione na drutach 3 mm. Praktycznie wszystkie bluzeczki i te topiki, które mam, to są robione na drutach 3 mm. Natomiast ta też jest robiona na 3 mm, ale ona jest takiej, mam wrażenie, grubszej włóczki. Chociaż ta Baby Merino jest bardzo cienka. Ale ta bluzeczka, ona jest taka dosyć ciężka. I mam wrażenie, że ona jest taka cieplejsza. Jeżeli chcecie sobie zrobić taką bluzeczkę na jesień, można zrobić sobie właśnie taką ze wzoru Dagny z Baby Merino i na przykład troszeczkę przedłużyć rękaw. Wiecie co? Chyba sobie taką zrobię. Bo tych bluzeczek to nigdy za dużo, a ja codziennie zmieniam, wiadomo, bluzeczki. No i po prostu ich zawsze musi być dużo. Bluzek nie może zabraknąć w szafie. Tak samo jak włóczek, pamiętajcie. Więc to jest kolejna rzecz. Kolejna
To już ją dobrze znacie, bo byłam w niej na drutozlocie i ostatnio nawet mówiłam o niej. Jest to bluzeczka, tak? Swing by Spring chyba? Takie coś, tak to się nazywa. I ta bluzka jest oczywiście wykonana z safrana, wiadomo, z tutorialu Dagny Zielińskiej. No i zobaczcie przecież, jak to się układa rewelacyjnie. Tutaj kolor oczywiście nie będzie oddawać, bo teraz już jest na dworze ciemno i światło zupełnie inne jest, więc tutaj to nawet nie ma co marzyć o tym, żeby światło było dobre. No musicie mi zawierzyć, że to jest taki pod bordo kolor, ale zobaczcie ten wzór. Tutaj ten wzór jest taki, wiecie, przyciągający, nie? I nie wiem, czy nie zrobię jeszcze takiej jednej. Naprawdę fajnie się układa i ona jest taka dopasowana. To robiłam rozmiar S. S-kę. I no, uważam, że to był strzał w dziesiątkę, ta S-ka. Zobaczcie, jaki fajny kolor. Piękny. No, tu też można zrobić bluzeczkę, przedłużyć rękaw na przykład i takie 3/4 zrobić. Super, albo takie, wiecie, no, można pokombinować, tak? No tutaj jak już ma się wzór i się robi coś, to można pokombinować, także myślę, że każdy sobie coś tam wymyśli. Już się zbliżamy do końca tak naprawdę, bo mówię, nie będę liczyła sweterkę, którą oddałam córce, dwóch, które sprułam dla włóczki, bluzeczki, którą też sprułam, to tego w ogóle nie liczę. Liczę to, co mi zostało, nie? Też z tutorialu Dagny Zielińskiej. Nie pamiętam nazwy. Jeżeli mi się uda, to wszystko podlinkuję. Zobaczcie. I wiecie co? Tą bluzkę uwielbiam nosić. Ją bardzo często zakładałam. I zobaczcie, ona na lewej stronie wygląda bardzo idealnie. Jak na prawej. Ona też jest na lewej stronie. Już daję na prawą. I ona tutaj ma, najbardziej mi się podoba, widzicie, to ramię, nie? To ramię, które jest z takim łańcuszkiem zrobione. Bardzo fajne. Fajnie ta bluzka się układa. I ten dekolt w ogóle, no, bardzo raz, że jest bardzo wygodna. Dwa, przewiewna, bo jest to po prostu drops. I no jest super. Ja bardzo lubię ją. Poza tym lubię włóczki z dropsa, bo bluzeczki z nich i w ogóle udzierki wychodzą takie, no, lejące. A ja takie rzeczy bardzo lubię, więc polecam wszystkim. Wszystkim. Super. Super to wygląda. Bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, zbliżamy się do końca. Przedostatnią rzeczą, jaką Wam pokażę, jest kardigan. I to jest ten kardigan, który wykonałam z włóczki skarpetkowej Best Socks. I on jest na drutach zrobionych 3 mm. Kardigan zrobiony na drutach 3 mm. Zobaczcie, jak ze sklepu. Widzicie? Sweterek, kardigan. Też Wam go pokazywałam już. I on ma takie tutaj rękawy zakończone, tak, widzicie, z takim ściągaczem. Do tego kardiganu zrobiłam też skarpetki, znaczy do kardiganu z tej włóczki zrobiłam skarpetki, które też całkiem niedawno Wam pokazywałam. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. No przepięknie. I to jest też z serii Four Seasons. Tyle tylko, że bez dziurek. Tutaj nie chciałam dziurek i zrobiłam po prostu taki zwykły ściągacz, bo nie chciałam już tutaj mieć ściegu francuskiego, tylko zwykły ściągacz. I jeśli chodzi o plisę, to tutaj dodałam plisę, bo zrobiłam zupełnie inaczej niż Dagda, ale to jest wszystko jakby z tutorialu Dagny. Zrobiłam taką plisę podwójną, zobaczcie. Widzicie? Podwójną plisę pionową. I tą plisę
pamiętam, oczywiście, która jest z prawej i z lewej strony. Tą plisę, moi drodzy, robiłam niemalże tak długo, jak długo powstawał ten sweter. Bo ta plisa jest naprawdę bardzo wymagająca. I no po prostu bardzo długo się to robi. Bardzo długo się ją przerabia. Ja jak doszłam dotąd, taki kawałek zrobiłam, to ja już wiedziałam, że ja tą plisę to będę robić i robić i robić. Dla kogoś, kto nie lubi takiej dłubaniny, no to nie polecam. To już lepiej zróbcie normalnie Francuzem albo taką zwykłą, normalną plisę od razu, jak się robi w swetrze, w trakcie robienia swetra. Bo później dorabianie tej podwójnej plisy, no to jest po prostu mordęga, no. Mordęga. Mordęga, zwłaszcza drutami trójkami. Także to jest kolejna rzecz. I słuchajcie, o, już mi się rozsypuje tu. I ostatnią rzeczą, nie, przedostatnią rzeczą, jeszcze mi się schowało coś, jest ten kardigan. Oczywiście seria Four Seasons, dziureczki są. Kardigan. Taki piękny, malinowy kardigan. Tutaj już nie ma szału żadnego, zapinany normalnie na guziki. I tutaj właśnie jest już normalna plisa wykonana ściegiem francuskim. No tego teraz chyba nie będzie widać. Ściegiem francuskim, nie widać. Ściegiem francuskim, coś mi, wszystko mi do nosa leci. Tu już taki jest klasyczny Four Seasons. Tu jest na dekolcie przy szyi ścieg francuski. Tu jest ścieg francuski. Na rękawkach mamy ścieg francuski. I na samym dole mamy ścieg francuski. Także tutaj już nie było żadnych modyfikacji. To jest taki klasyczny Four Seasons wykonany z tutorialu Dagny Zielińskiej. A ostatnia rzecz, która mi się gdzieś tam zachmęciła, jest bluzeczka top w takim kolorze różu, no różowy raczej, no różowy kolor. I jest to top, tylko że tak, jest to top wykonany z tych dziureczek, z których była wykonana poprzednia stalowa bluzeczka, czyli ta. Tyle tylko, że to jest taka bluzeczka z ramionami, a to jest na ramionczkach. Widzicie? Także to są bardzo podobne do siebie bluzeczki. Tylko, że tak jak mówię, ta ma ramiona, a ta ma ramionczka. Powiedzcie, że nie są świetne. Ja uwielbiam takie rzeczy. I słuchajcie, na tym już można by powiedzieć, że zakończam moją prezentację rzeczy, które wykonałam z Dagną. Czy mnie ktoś pobije? Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy macie tyle rzeczy wykonanych z Dagną. A jeżeli macie tyle, to napiszcie, ile ich macie, bo tego jestem bardzo ciekawa. Ja myślę, że mam około 20, może więcej. Miałabym więcej, gdybym nie spruła i nie oddała. Ale tych rzeczy no trochę jest. Tak, poczekajcie, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sweterek ten szósty, sześć, siedem, 8, 9, czapka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, wiecie co? 20. W ogóle wyszło mi. Strzeliłam, nie liczyłam. Przysięgam, że nie liczyłam. 20, 20 rzeczy, które mam wykonane ze wzoru lub z tutorialu Dagny Ziemińskiej. No niech mnie ktoś pobije. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!